Drwenik, witajcie. Niewielka wioska położona około 90 km na południe od Splitu, około, jak dobrze pamiętam, 20-30 km od Makarskiej w kierunku południowym. Czy kocham Drwenik? Ciężko powiedzieć, bo dopiero tutaj przyjechałem, jest jeszcze kawałek dnia przede mną. To jest taka część z widokiem właśnie na taki półwysep, właśnie tutaj jeden z wielu w sumie w Drweniku, ale nie tutaj mam lokum. Lokum mam w części portowej, czyli właśnie w miejscu, gdzie prom odpływa do miejscowości Suciuraj na wyspie Hvar. Jest to najczęstszy prom kursujący właśnie z Drwenika do miejsca Hvar. To jest też takie ciekawe, bo w sumie ja w tym Drweniku byłem wcześniej właśnie po to, żeby popłynąć stąd na wyspę Hvar, a tym razem przyjechałem tutaj właśnie na weekend i cóż, za chwilę przejdziemy się właśnie, żeby pokazać Wam miejscowość. Po drodze spotkała mnie burza, była ulewa, po prostu taka, że z dróg po prostu prowadzących do Drwenika zaczęły się robić rzeki. Kiedy nagrywam ten materiał, jest końcówka maja, ale pogoda jest już coraz bardziej stabilna. Dzisiaj jest 27-28 stopni, jeżeli chodzi o temperaturę powietrza. Jeżeli chodzi o temperaturę wody, to wciąż jest chłodna, ale to bierze się po prostu też z tego, że wiosna ogólnie była bardzo zimna, była bardzo chłodna. Chorwaci są wciąż szokowani, a jeśli chodzi też o szok Chorwatów, to też muszę przyznać, że pomimo końcówki maja, przecież za chwilę zaczyna się wysoki sezon, oni tutaj w Drweniku bardzo niespiesznym krokiem jeszcze wszystko remontują, układają chodniki gdzieś tam wzdłuż w ogóle miejscowości. Tylko jedna restauracja, z tego co zauważyłem, w Drweniku jest otwarta, przynajmniej właśnie w tej części portowej. Jest tylko jeden sklep, są może dwie kawiarnie takie malutkie, gdzie można tylko wypić kawę albo tam piwo. Chorwaci się kompletnie nie spieszą. Ja mam wrażenie, że oni dopiero się obudzili i myślą, dobra, Polako, zdążymy ze wszystkim, zdążymy właśnie też przed Polakami. Kto wie, może tutaj w Drweniku też jakiś spotkam, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. A tymczasem zapraszam właśnie na krótki spacer, później też zobaczymy jak wyglądają plaże, a przynajmniej co najmniej jedna plaża w Drweniku, czy jest dużo ludzi, czy warto w ogóle tutaj się wybrać właśnie jeszcze przed takim wysokim sezonem, który już za chwilę. A kiedy to Wy oglądacie ten materiał, prawdopodobnie ten wysoki sezon już trwa, być może wielu z Was w Chorwacji już jest, albo było, albo za chwilę będzie, także cóż, sezon wielkimi krokami 2023. A Wy napiszcie w komentarzu, czy w ogóle w Drweniku byliście, czy lubicie, czy kochacie wręcz Drwenik. A jeśli nie subskrybujecie kanału, to nazywam się Jestem Wolny i prowadzę właśnie ten kanał, gdzie opowiadam o codziennym życiu w Chorwacji, bo tutaj właśnie mieszkam. Także zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do oglądania dzisiejszego materiału. I taka sympatyczna plaża w Drweniku. Pierwszy raz moje plażowanie właśnie podczas tego weekendowego wypadu i przydarzyła się taka fajna okazja. Pozdrawiam rodaków z Polski wszystkich, a zwłaszcza sympatycznych dwóch panów, którzy tam gdzieś dalej jakieś 30 metrów. Pozdrawiam Was serdecznie. Wy oglądacie to po jakimś czasie, ale ja nagrywam to teraz, więc pewnie będziecie mieli niespodziankę. Mam nadzieję, że oglądacie, bo zapytaliście, czy odcinek z Drwenika będzie.
Także jak widzicie, ten odcinek jest. Także mogę, no nie wiem czy pochwalić, ale podzielić się taką sympatyczną nowiną, że pierwszy raz ktoś z Polski rozpoznał mnie właśnie tutaj. I tak się zastanawiam, czy to będzie znacznie częstsze po prostu, kiedy jeszcze będę tutaj w sezonie 23 roku nagrywał. Bo jeśli to się wydarzyło gdzieś tam w maju, bo właśnie teraz maj jest, kiedy nagrywamy, kiedy oglądacie to troszeczkę później, no to myślę, że w sezonie, nie wiem, może jakieś będę czapki takie długie nosił po prostu i w ogóle, bo nie odpędzę się od fanów swoich. Nie no, żartuję oczywiście. Wracając, bardzo sympatyczna sytuacja, także chłopaki, pozdrawiam was, miło było was zobaczyć. Fajnie, że podeszliście, fajnie, że zagadaliście zawsze, to coś sympatycznego też dla mnie, także nie mogę wam życzyć miłego pobytu w Drweniku, bo na pewno już stąd pojechaliście, chyba że zostaliście też na dłużej, tak jak ja. A tymczasem plaże w Drweniku są takie, co ja mogę powiedzieć, zrobiłem taki spacer, plaże są całkiem ok, tylko teraz chyba po tych wszystkich sztormach i załamaniach pogodowych w maju jest strasznie dużo jakichś takich patyków, gałęzi, dużo rzeczy po prostu z morza wyrzuciło właśnie na plażę. Ja myślę, że po prostu w sezonie będzie to już wyglądało troszeczkę inaczej. Ja myślę, że i tutaj nawet lokalni ludzie będą, nie wiem czy sprząta się bardzo często plaże po prostu w Chorwacji, ale myślę, że powinno być pod tym względem znacznie lepiej. Ludzi wciąż jest bardzo mało, plaże są praktycznie puste. Na takiej większej plaży w zasięgu wzroku widzę może, nie wiem, 15 osób tak naprawdę. Jeżeli wyjdziecie gdzieś tam za troszeczkę za Drwenik, to są takie bardziej dzikie plaże już poza właśnie wioską, która to wioska w ogóle też jest specyficzna, bo jest bardzo taka rozciągnięta. Ja mieszkam w innym zupełnie rejonie, tam gdzie odpływa prom zwykle właśnie z Drwenika do Suciuraj na wyspie Chwar, którą to właśnie widać początek właśnie gdzieś tam. I w ogóle piękny widok na Półwysep Pelješac, kiedy już tych wycieczek po prostu chorwackich mam na tyle dużo, że wiem praktycznie co gdzie jest, z której strony byłem, to też zaczyna się zupełnie jakieś takie inne odczuwanie tego kraju. Czuję się tak jakby bardziej pewnie i wiem, że jak na przykład, nie wiem, kiedyś wyjadę z Chorwacji i wrócę do tego kraju po wielu latach na przykład, to wtedy z kolei będę wiedział co, gdzie i jak, także to doświadczenie dłuższego przebywania tutaj też jest takie fajne, bo człowiek nabiera wiedzy po prostu jakichś takich konkretnych, rzetelnych informacji, nie czuję się zagubiony, także w sumie można powiedzieć, że w Chorwacji już trochę czuję się jak w domu po tym roku. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Chyba dobrze. W sumie fajny taki dom. Jak widzicie, dzień dobiega końca. Ja niestety trochę przespałem moment najlepszego światła po prostu, żeby nagrać zakończenie właśnie odcinka z Drwenika, ale powiedzcie szczerze, ten widok nawet prawie już bez światła słonecznego po prostu robi niesamowite wrażenie. Drwenik akurat przypomniał mi o tym, co najbardziej lubię w Chorwacji. Najbardziej lubię przechadzać się właśnie wzdłuż morza z widokiem gór schodzących po prostu do Adriatyka i to jest bardzo fajny widok, którego trochę mi właśnie w Splicie zabrakło i też przypominam sobie o tym widoku, kiedy już z Makarskiej, gdzieś tam z okolic Makarskiej zjeżdża się coraz bardziej na południe. A sam Drwenik właśnie w tym momencie bardzo jeszcze wyludniony, praktycznie nic nie jest otwarte. Okazał się naprawdę strzałem w dziesiątkę. Bardzo mi się ta wioska podoba, bo mimo wszystko mówimy raczej o wiosce niż o miasteczku.
Te majestatyczne góry robią niesamowite wrażenie. Mógłbym siedzieć na tej ławce i siedzieć, obserwować, gdzieś tam odnajdywać jakieś kolejne budynki. W ogóle tam, zwróćcie uwagę, nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale tam gdzieś daleko też jest kilka domów, które nawet nie wiem, którędy w ogóle droga do nich prowadzi. To jest w ogóle szaleństwo, żeby mieszkać w tamtym miejscu, ale pewnie z niesamowitym widokiem. Z kolei ten widok stąd, z perspektywy morza na góry, też jest niesamowity i bardzo lubię, kiedy właśnie te wysokie góry od razu schodzą do Adriatyka. Tego mi trochę brakowało, jeśli mam być szczery, więc Drwenik okazał się naprawdę strzałem w dychę. Szkoda jedynie, że spędziłem tutaj tylko niecałe 3 dni, dosłownie 2 noce, a raczej spędzam za chwilę właśnie ostatnią noc, ale to nie koniec okolic, bo w następnym odcinku będzie coś specjalnego, bo wszyscy ogólnie, może nie wszyscy, ale większość nas rodaków, Polaków spędza czas w Chorwacji w takich typowych apartamentowcach, wynajmuje mieszkanie i w ogóle ja trochę wam zdradzę taką tajemnicę. Wybieram się tak niekoniecznie właśnie typowo do apartamentu i w ogóle, ale do mojego pierwszego w życiu all inclusive, więc pokażę wam w następnym odcinku, jak wygląda chorwacki all inclusive, więc jeśli nie subskrybujecie kanału, to zapraszam, bo następny odcinek właśnie będzie z takiego miejsca. Nie będę podawał marki, nie będę podawał brandu hotelu, ponieważ jest to moja własna inicjatywa, nie będę po prostu tutaj robił niepotrzebnej reklamy, bo wiem, że reklama jest droga, zwłaszcza na tym kanale. Pamiętajcie, reklamodawcy. Nie no, żartuję. Ja cieszę się, że mogłem zabrać was do Drwenika. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek podobał się wam. Dlatego do zobaczenia w następnych. Bok. No ładnie.